Dane naczynia, takie jak słoiki i butelki, na przykład po sokach albo słoiki po majonezie, musztardzie czy chrzanie, można używać jako słoiki, w których robimy przetwory, na przykład powidła, na przykład dżemy, marmolady, a w butelkach kompoty, soki i nalewki. I wtedy nie produkujemy śmieci, ponieważ szklane naczynia możemy wielokrotnie wykorzystywać przez wiele sezonów. Natomiast wodą z szarym mydłem można spryskiwać rośliny ozdobne, dzięki czemu pozbywamy się przędziorków. Dziękuję, miłego dnia.